Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Spotykamy się jak co kilka dni, już w zasadzie można powiedzieć, bo to nawet nie co tydzień. Ja chciałem powiedzieć dzisiaj słów kilka o naszej nowej produkcji, którą wydaliśmy dzięki usilnym staraniom naszego kolegi Jarosława, który nad tym pracował przez ładnych parę tygodni. Książka Roberta Bukarda, przedwojenna, Tajemnice szpiegostwa angielskiego. To jest, proszę Państwa, miód na moje serce, ta książka, jak wszyscy wiedzą. Tajemnice szpiegostwa angielskiego. Ja może przeczytam po prostu to, co tu jest napisane w dedykacji, bo to wiele wyjaśni. Julianowi Chevreux, nieszczęsnemu rodakowi, który wydany w Persji w ręce szpiegów angielskich, uległ w tej walce nierównej i zginął jako ofiara Intelligence Service, poświęca książkę tę autor. Proszę Państwa, książka poświęcona jest ofierze Intelligence Service. Ja nie wiem, czy jest wśród polskich polityków, pasjonatów historii, ktoś, kto w ogóle wypowiedziałby, przez czyje usta przyszłaby taka herezja, ofiara Intelligence Service. Jak Państwo może pamiętacie, a może nie, każdy komunistyczny szpion albo szef jakiegoś pionu, prawda, wywiadowczego, albo minister od szpiegów, albo ktoś z tego obszaru za punkt honoru poczytywał sobie, żeby paradować w tweedowej marynarce z łatami na rękawach, z fajką w zębach i odstawiać w ten sposób osobnika, tak jak sobie wyobrażał sam agenta Intelligence Service, tak? Bo to jest ta służba, proszę Państwa, do której komuniści aspirowali. To jest znamienne i niestety zasmucające. Proszę Państwa, książka ze wszech miar demaskatorska, ale też trochę naiwna, dlatego że jest ona żywym świadkiem klęski Francuzów w konfrontacji z wywiadem brytyjskim, a może też nie tylko Francuzów, ale klęski całej Europy. I w końcu autor dochodzi do wniosku, że jest tylko jedna siła, która się temu szpiegostwu angielskiemu przeciwstawić może, i to jest Związek Radziecki. To jest dość ciekawe. Mnie, proszę Państwa, zaciekawiły w tej książce dwa rozdziały, o nich opowiem. Wszystkie są bardzo ciekawe. Ja może zanim opowiem o tych dwóch moich ulubionych, to przeczytam wszystkie po kolei. Wstęp pana Paszkowskiego, przedmowa autora do polskiego wydania, list Stefana Luzin. Rozdział pierwszy. Sprawa Marty Murray, Latera, Philipsa, Fischera i innych. Rozdział drugi. W Generalnej Kwaterze Szpiegostwa Angielskiego. Rozdział trzeci. Dzieje powstania Intelligence Service. Rozdział czwarty. Szkoła szpiegowska w Devonshire. Rozdział piąty. Kuźnia fałszywych wiadomości, kłamstwa, Downing Street. Kolejny rozdział. To już siódmy. Telegraf bez drutu i tajemnicze anteny. Rozdział ósmy. Włamanie się do biura pocztowego w Bernie. Ucieczka barona de Pavel Ramingen. Stracenie argentyńskiego szpiega Dei Passi. Polowanie na człowieka w górach, rozdział 9, kilka zdemaskowanych forteli, niezwykły agent, pościg za naftą, Anglo-Persian Oil Company, tajemniczy żywot piękności tureckiej, straszna odyseja kapitana Barry, przygody miłosne pięknej Flory, jej rola w bitwie pod Jutlandią, Intelligence Service Armii Amerykańskiej, to ciekawe, zamachy na Lewiatana. Proszę Państwa, większość wątków, które my znamy z baśni, z dyskusji na blogu, tutaj jest po prostu in extenso, więc ja w zasadzie, co ja mam tu dodawać, ale dodam. Od brzegów Bosforu do stepów Uralu, zasadzka w Perze, Pastor Hawkins, śmierć Sydney'a Reilly, tajemnice hotelu Bristol w Warszawie, o, bardzo ciekawy rozdział, tragiczny koniec Lorda Kitchenera, tajemnica Hampshire'u, drugi ciekawy rozdział. Przez Helladę pod opiekę bogów, aresztowanie barona Oznobiszyna, utrapienia Zaad Zaghula, paszy, zamordowanie Maharadży Hapuru. Indie pod jarzmem Anglii, towarzysze białej kokardy, angielskie złoto i powstanie w Syrii, nieprzyjaciel Francji Lawrence, bardzo ciekawy rozdział, o którego Lorenza chodzi, wszyscy wiemy, martyrologia Francuza, śmierć Juliana Chevreux, żółci w zapasach z Anglikami, międzynarodowy milioner Sir Bazyli Zacharow. W jaki sposób Anglia zaopatrywała Niemcy podczas wojny? To bardzo fascynujący fragment. Złoto angielskie dopomogło wrogom Francji. Jakież to niezwykłe. Wojna powinna być wygrana 3 lata wcześniej, ale Intelligence Service nie chciało tego. Zrzeszenie Frisch, Bailin, Downing Street i spółka. Rozdział 22. Fałszywe przedstawienie długu wojennego. To jest o tym,
Właściwie to jest wyjaśnienie, dlaczego ta książka powstała. Rozdział 23. Ku niepokojącej przyszłości. Niepokojąca przyszłość nadeszła, jak wiemy, i stała się jeszcze bardziej niepokojąca, a rola Francji zmalała znacznie, kiedy ta przyszłość nadeszła. Chodzi o to, że Brytyjczycy obarczyli Francuzów spłatą różnych wierzytelności wynikłych w czasie wojny i ani myśleli, żeby ustępować w tej kwestii. I ta książka jest wyrazem no, pewnego rodzaju rozczarowania postawą sojusznika zza kanału. Nie można tego ukrywać. Jednakowoż nie zmienia to faktu, że działania oficerów wywiadu brytyjskiego no, wyglądały tak, jak wyglądały. Proszę Państwa, główną kwaterą brytyjskich agentów w Warszawie był Hotel Bristol. Hotel Bristol. Kiedy tu byli Rosjanie jeszcze, w hotelu Bristol głównym portierem był sam jego właściciel, który był po prostu brytyjskim agentem. I on tu siedział, organizował party dla carskich oficerów, którzy tu zjeżdżali ze wszystkich stron frontu. Wiedzieli o tym miejscu, ponieważ był zakaz urządzania imprez oficjalnych, natomiast podziemia hotelu Bristol bardzo dobrze wygłuszały wszelkiego rodzaju ekscesy, więc właściciel hotelu Bristol organizował te party właśnie tam. Przyjeżdżali oficerowie rosyjscy, on sprowadzał dziewczęta w dużych ilościach, lokował je w hotelu Bristol, następnie odbywały się pijaństwa i orgie oraz wyciąganie informacji w czasie tych czynności. I tak to trwało, dopóki Rosjanie nie wycofali się, a do Bristolu, do Warszawy nie weszli Niemcy. Niemcy weszli również do Bristolu i urządzili sobie w tym Bristolu główną kwaterę. Sztab niemiecki kwaterował w hotelu Bristol. Oczywiście, proszę Państwa, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Wręcz są relacje, że dla tych dziewcząt, które tam przychodziły, żeby uminać czas panom oficerom, sytuacja no, była się o tyle zmieniła, że garza była wypłacana w markach, a nie w rublach. Wszystko inne pozostało na swoim miejscu. No ale jak wiemy, Niemcy są ludźmi o wiele bardziej podejrzliwymi i o wiele bardziej serio niż wszyscy rosyjscy oficerowie razem wzięci, ci Niemcy, którzy znajdowali się w hotelu Bristol i na przykład mieli bardzo przykry zwyczaj dokonywania rewizji osobistych. I w staniku jednej z dziewcząt odnaleziono raport przeznaczony dla Intelligence Service. To się natychmiast zakończyło bardzo brutalnie, ponieważ Niemcy nie żartują, jak wiemy. Właściciel hotelu został rozstrzelany na miejscu, bez żadnych ceregieli. Jego najbliższe współpracowniczki również. Nikt po nich nie płakał, litości nie było. No i tak się to skończyło do momentu, dopóki nie nastała wolna Polska. I wtedy Intelligence Service znów wróciło do Bristolu i znowu urządziło tam sobie główną kwaterę. Jak jest dzisiaj, nie wiem i nawet nie próbuję zgadywać. Proszę Państwa, to jest jedna kwestia. Kolejna kwestia, moim zdaniem najbardziej wstrząsająca, to jest śmierć Lorda Kitchenera. To jest ten pan, który patrzy na nas z plakatu, z tych plakatów w czasie kolportowanych w czasie I wojny światowej, wskazuje palcem i mówi, że i ty powinieneś coś zrobić dla ojczyzny. Był to człowiek czynu, niezwykle pozytywnie, wielki przyjaciel Francji, niezwykle pozytywnie opisywany w tej książce. Człowiek, który domagał się, żeby Wielka Brytania od samego początku wzięła aktywny udział także w walkach na lądzie, ponieważ lobby, silne lobby brytyjskie, polityczne i gospodarcze zmierzało do tego, żeby Brytyjczycy ani w ogóle przez moment nie pomyśleli o tym, że mogliby wylądować na kontynencie i tam prowadzić działania wojenne i żołnierze brytyjscy mieliby ginąć w trakcie tych działań. Flota tak, inwazja lądowa nie. Lord Kitchener uważał, że walka o Calais to jest walka na przedmieściach Londynu i chciał koniecznie, żeby zintensyfikowano wojnę z Niemcami i żeby ta wojna zakończyła się wcześniej. Był to stary, dobry żołnierz. Stary, dobry żołnierz, walczący jeszcze chyba w Sudanie. Stary, dobry żołnierz ze starej, dobrej szkoły. Jest taka bardzo dawno zapomniana książka, której autora nie pamiętam, która nosi tytuł Stary żołnierz nie umiera.
Polecam ją Państwu. To jest o wojsku brytyjskim i jego patologiach. Napisana z sercem dla tego wojska, jednakowoż dla korpusów szkockich i angielskich. Natomiast no, nie da się ukryć, że patologie w tej armii były i one są tam po prostu ujawnione. I zaczyna się ta powieść, bo to powieść jest od piosenki takiej, fragmentu piosenki. Stary żołnierz nie umiera, tylko gdzieś nam znika. Lord Kitchener też zniknął. Konkretnie zniknął w falach Morza Północnego. Dlaczego tak, proszę Państwa? Dlatego, że doszły wszystkich sprzymierzonych słuchy, że sztab generalny rosyjski jest po prostu spenetrowany przez agenturę niemiecką, a minister Suchomlinow to jest normalnie niemiecki agent. Tak? Sprawa pułkownika Miasojedowa, jest taka książka Józefa Mackiewicza, wszyscy ją znamy. Tam jest to opisane, a tutaj jest opisane raz jeszcze w skrótowej formie, bo autor porusza się po bardzo dużym obszarze i wiele wątków w tej książce zamieścił. Minister Suchomlinow po prostu sabotował działania wojenne rosyjskie, fałszował raporty. Na podstawie tych fałszywych raportów powstawały fałszywe plany, które nie mogły być realizowane, dlatego że to wszystko, co rzekomo miało się znajdować w magazynach, czyli broń i amunicja, w rzeczywistości było fikcją. Tak? Więc żołnierze oczekiwali na dostawy, te dostawy nie przychodziły, następowała ofensywa niemiecka, żołnierze nie mieli czym walczyć, ginęli albo uciekali. Prawda? Więc Lord Kitchener stwierdził, że trzeba z tym skończyć. Trzeba po prostu pobudzić to rosyjskie truchło, tego śpiącego olbrzyma, trzeba go kopnąć, przepraszam za wyrażenie, w zadek i on to zrobi. Wsiadł ciemną nocą na krążownik Hampshire, eskortowany przez kontrtorpedowce i wyruszył wprost przez Morze Północne, Norwegię i Szwecję do Sankt Petersburga, proszę Państwa, żeby tam przemówić wreszcie temu kunktatorowi carowi do rozumu, żeby mu wyjaśnić, że trzeba wyrzucić agentów angielskich, że trzeba Rasputina powiesić, że trzeba po prostu zrobić wreszcie porządek i Rosja musi wziąć aktywniejszy udział w wojnie i podnieść się z tych porażek wczesnego okresu trwania działań wojennych, przejść do kontrofensywy i zgnieść wreszcie Kajzera oraz jego armię. I cóż się, proszę Państwa, stało? Nastąpił wybuch na krążowniku Hampshire i w ciągu 5 minut krążownik ten znalazł się pod wodą. Załogi kontrtorpedowców relacjonowały, że opuszczono szalupę dla Lorda Kitchenera i on stojąc w tej szalupie zniknął wśród fal. Oczywiście rozkolportowano informację taką, że krążownik został storpedowany przez Niemców. Ciekawe jak, skoro otaczały go kontrtorpedowce. Ciekawe jak, skoro Niemcy nie byli w stanie wydostać się za cieśniny duńskie i nie operowali w tamtych obszarach. Ciekawe jak, skoro Lord Kitchener odpływał w nieznane w szalupie, a następnie go nie było. Po informacjach o śmierci zaczęto kolportować informacje o tym, że przebywa on w niemieckiej niewoli. Niemcy nabrali wody w usta. Teoretycznie powinni krzyczeć o tym na całe gardło, że oto tak wybitna postać, tak wybitny brytyjski polityk znalazł się u nich w niewoli. Powinni chwalić się, znając charakter i upodobanie Wilhelma II, powinni wszystkie niemieckie gazety powinny pisać o tym, że oto niemiecka łódź podwodna storpedowała krążownik Hampshire, Lord Kitchener zginął. Nic takiego nie nastąpiło. Pan Bukart, człowiek trzeźwy, aczkolwiek trochę taki z temperamentu południowiec, to znaczy emocjonujący się bardzo różnymi sprawami, wprost mówi i pisze nam tutaj, że to Intelligence Service zlikwidowało Lorda Kitchenera, bo nie po to, proszę Państwa, rozpętano tę wojnę, żeby zniszczyć Niemcy. To jest złudzenie. Tę wojnę rozpętano po to, żeby zniszczyć Rosję. To jest oczywiste. Nie po to trwała wojna, żeby zdewastować Niemcy, bo Niemcy nie zostały zdewastowane. To był kolejny etap, jak wszyscy wiemy. Natomiast w tym etapie miano zdewastować Rosję. A Lord Kitchener, gdyby pojawił się w Petersburgu i rzeczywiście zrobił to, co miał zamiar zrobić, proszę Państwa, no to nie doszłoby do rewolucji, prawda? Bo z pewnością znalazłby godnych współpracowników, którzy zajęliby się likwidowaniem fizycznym, prawda? No bo żołnierz z Sudanu, ja rozumiem, że on nie stosuje innych metod wobec wrogów, szczególnie tych podstępnych, którzy działają na tyłach, jak tylko fizyczna likwidacja. Więc rozumiem, że wszyscy rewolucjoniści znajdujący się na terenie
Rosji, zostaliby w bardzo krótkim czasie pozbawieni życia w pokazowych procesach. Monarchia by się ostała, doszłoby do jakiejś kontrofensywy. Nie wiadomo, co by się stało z Polską wtedy, no ale nie rozpatrujemy tego teraz w tym kontekście, tylko w innym. Ale krążownik Hampshire zatonął, a Lord Kitchener zginął. Czy państwo może widzieli jakiś film o tym wypadku? Bo ja nie. I przypuszczam, że takiego filmu nie ma i nigdy go nie będzie. Natomiast widzimy, jak dwoista jest polityka, nawet polityka pozornie tak spójna jak brytyjska, jak wiele poziomów tam się ujawnia i jak dalekosiężne cele są wskazywane przez polityków oraz jak brutalnymi metodami się je realizuje. Ja państwu szczerze tę książeczkę polecam. Może jeszcze na koniec przeczytam fragment rozdziału, który się tutaj znajduje. Rozdziału pod tytułem W jaki sposób Anglia zaopatrywała Niemcy podczas wojny. Nie było w historii świata przykładu równie górującej sytuacji ekonomicznej jak ta, w jakiej znaleźli się alianci w 1914 roku. Anglia miała w rękach swoich kontrolę na morzu, a tym samym posiadała broń nieodpartą. Od pierwszych miesięcy 1915 roku stanęłyby Niemcy wobec zupełnego braku środków opałowych, gdyby węgiel angielski nie był nadsyłany wielkimi transportami do państw skandynawskich. Tak w ciągu jednego tylko miesiąca września 1914 roku otrzymała Szwecja 33 tysiące ton węgla, którego całkowitą niemal ilość pochłonęły państwa centralne. Dzięki niepojętej tej rozrzutności mógł Ludendorff odmówić dostarczenia spośród szeregów swojej armii 50 tysięcy górników do kopalni Rury, oświadczając, nie ma potrzeby osłabiania naszej armii, pracują za nas górnicy angielscy. Eksport węgla do Szwecji rychło wzrósł do olbrzymiej cyfry 100 tysięcy ton, a nawet 150 tysięcy ton miesięcznie, zatem z górą do podwójnej ilości rocznej sprzed wojny. Sir Ralph Paget, ambasador brytyjski w Kopenhadze, sygnalizował również, że węgiel ten przeznaczony będzie na zabijanie żołnierzy angielskich. Nie raczono wszelako dać posłuchu jego głosowi. Zatem handlowa flota angielska, pozostająca pod ochroną i protektoratem marynarki królewskiej, użyta była do dostarczania Niemcom niezbędnych do dalszego prowadzenia wojny materiałów wybuchowych. Bohaterscy brytyjscy żołnierze, śpiący snem wiecznym na równinach północnej Francji, ponieśli w ten sposób śmierć z ręki własnych swoich braci. Czy braci, to ja bym polemizował, ale już państwo zgodzicie się ze mną albo nie po przeczytaniu tej książki. Bardzo dziękuję, do usłyszenia, do następnego razu.